Konkurs Chorzowskie Smaki został zorganizowany w związku z jubileuszem, wielkim jubileuszem Chorzowa 750-lecia jego lokacji. Konkurs ten miał pokazać Chorzów jako miejsce urozmaiconej i dobrej gastronomii. Do konkursu zakwalifikowało się 12 gastronomów. Konkurs praktycznie trwał od początku roku, od lutego trwa też do końca roku. Akurat na listopad przypada ogłoszenie wyników. Konkurs przyniósł nadspodziewany plon, nadspodziewany efekt. Według kapituły chorzowscy gastronomowie faktycznie wykazali się dużym kunsztem kulinarnym, dużą sztuką w rządzaniu smacznego szkoły. Za końcem gastro za kwadratem placek jubileuszowy. Proszę pana. Chorzowskie Smaki wyróżnienie dla restauracji Sztygarka za potrawą sztygarskie baczoronki w sosie borowikowym. Zapraszam pana. Następne wyróżnienie Chorzowskie Smaki wyróżnienie dla Faraon za potrawę Chorzowski Przysmak Faraona. Zapraszam pana. Chorzowskie Smaki wyróżnienie dla restauracji Bryka za potrawę Maczanka Śląska. No właśnie ta maczanka, żeśmy się zastanawiali, a potem jak już skonsumowali, to wiedzieliśmy, na czym rzecz polega, także zapraszamy również wszystkich do skosztowania tej maczanki. Wyróżnienie dla Warunilka za potrawę wieczyń wieprzowa z czosnku z ziemniaków z kapustą miłością. Simonika za potrawę placki z blachy ze szpilkami. Bardzo prosta, ale prosta potrawa. Dziękuję. Kolejne wyróżnienie dla restauracji Pod Dzwonem za potrawę zrazy staropolskie, chorzowskie, śledź po polsku na placku ziemniaczanym. Zapraszam. Następnie potrawą roku została restauracja Łania za potrawę. Klupiok w pieczonej cebuli, rosół babci Fridy z rybelwusztem, ryba na placku kartoflanym, sosem grzybowym, domowe pierogi w malinowym sosie. Zapraszam i gratuluję bardzo serdecznie. Oczywiście potrawa bardzo bogata i każdemu na pewno troszeczkę z tego przypadnie do gustu. Jaki jest pani przepis na sukces smaku? Kuchnia prosta. Prosta i jeszcze raz prosta. Rzeczy, które znamy wszyscy, które na co dzień wszyscy potrafimy przygotować, natomiast w wydaniu restauracji są one może troszkę bardziej wykwintne, troszkę bardziej elegancko podane, aczkolwiek szalenie proste w swojej recepturze i w wykonaniu. A oprócz swoich dań próbowała pani dań konkurencji? Znam dania konkurencji, ale tak, niestety nie wszystkie. Nie z wszystkich zdążyłam i mam nadzieję, że jeszcze do końca roku zdążę przynajmniej laureatów tego konkursu odwiedzić i skosztować dania, które no bądź co bądź rywalizowały z naszą potrawą. Państwo, tutaj chciałbym powiedzieć pomysłodawcą, to jest pan Mariusz Tracz, to jest jego dziecko, ten pomysł, konkurs na chorzowski smak. Ja pytałem Janusza, jaka jest idea, jak mnie przekonywał do tego konkursu. Mówi, że mu bardzo zależy, aby wykreować tak, Chorzów jako miejsce, w którym są dobre restauracje, do którego warto przyjechać, po to, żeby w dobrych warunkach spotkać się, gdzieś kolację. I taka jest też rola naczelnika, Wydziału Działalności Gospodarczej, żeby w tych poszczególnych sferach życia gospodarczego naszego miasta sprawiać, aby one się dobrze rozwijały. Myślę, że akurat jak chodzi o gastronomię, to jest pomysł właśnie z tego względu trafiony, bo przez media znowu się mieszkańcy nasi i miast okolicznych dowiedzą, że takie wspaniałe restauracje mamy. Gratuluję tym wszystkim nagrodzonym. Nie miałem okazji wszystkich potraw kosztować, ale postaram się chociaż niektóre tak i były bardzo dobre. Postaram się również resztę sprawdzić przy okazji.
życzę wszystkim wyróżnionym, aby w dalszym ciągu na tak wysokim poziomie prowadzili swoje restauracje. Jak pan ocenia poziom dzisiejszego konkursu kulinarnego Chorzowskie Smaki? Znaczy, może nie dzisiejszego, ale całorocznego konkursu. Według relacji moich pracowników, którzy brali udział w ocenianiu potraw, oceniają ten konkurs jako stojący na bardzo wysokim poziomie. Wiele potraw jest ciekawych, walory smakowe są bardzo dobre. Natomiast co należałoby zwrócić uwagę, to jest już ten trend do bardzo nowoczesnego dekorowania potraw. Ten trend, który przychodzi do nas z krajów Europy Zachodniej, konkretnie głównie z Francji, która jest takim krajem wiodącym w gastronomii. I coraz więcej naszych restauratorów odbywa różnego rodzaju szkolenia, uczy się, bo jest to po prostu nauka i czerpie z tych takich najlepszych wzorów. My także w swojej pracy mamy kontakty z szkołami gastronomicznymi nie tylko w Polsce, ale także we Francji, w Niemczech i także stamtąd czerpiemy takie najbardziej nowoczesne wzory, czego efektem czy końcowym efektem są nasze także szkoły sukcesy w konkursach gastronomicznych. A która z potraw najbardziej panu utkwiła w pamięci? No, muszę się przyznać, że w związku z przeprowadzaną wizytacją w szkole nie miałem okazji uczestniczenia w degustacji potraw, natomiast wicedyrektor szkoły i kierownik warsztatu i owszem. No i mówić, że wszystkie były bardzo dobre. No, więc akurat tej części konkursowej, że ocenianiu potraw, to nie brałem udziału.